stopkę tutaj. Tu weź stopkę. Stopkę ją, ale... Tak, na stopkę zostawimy. A my się na razie rozłóż, zobaczmy. Chcecie opuścić tą? Ty podłączyć trzeba adren i opuścić im kurwa mać kosz. Ogławiacz. Tyle to wepchasz. Aha, bo pójdzie olej kwa Hipol. No właśnie. Kolejna maszyna zostaje sprzedana, która nie jest nam potrzebna na gospodarstwo. Dajemy kombaj Anna w dobrych pieniądzach. Ile tam? Niech służy niech innym. Służy, nie? Poś, pałki, to wszystko będzie. Tak. Zostawię. Tak. Ty byś tutaj nie wsiadł już. Nie. Za wysoko. Po drabinę czaj. No i my zapakowaliśmy kombaj, oni tam przyczepiają. Tutaj Janek miesza, a chłopaki już tam zaczynają ciągnąć mury. Znaczy bym mógł zrobić... To, a tu dobre jeszcze skrzynki, nie? Kto mówi, że będzie brał? Będę brał. Nie mu się przyda. Patrz, to są wszystko... To i co? Kurwa, stek. Wiesz, daj. To samo wyjdzie. Co? No i to tak samo jakbyś tu włożył tam. No widzisz, nie właśnie to nie paleta, żeby no, jedną w drugą no. Musisz tak układać, bo to nic z tego nie wyjdzie. Ale to fajne, one są chyba z tego Nie, ale mocne są. Tu jeszcze. Nie, one są mocne. Wiesz, a to stopoliu robione było czy z czego? Tak, wiesz o co chodzi? Bo on na szybkie, o no, no, to no. Dobrze by było jeszcze gwoździkiem pierdolone. Tu tylko co trzymasz, nie? Po jednej gwoździe. Bo jak teraz jak mamy dostałem. No. On nie brał tylko od was tych? Nie, nie. Skrzynek nie brał. A one chyba są z topoli, tak? Robione. Nie, one chyba są z topoli, bo jak... Bo miękkie. A topola wytrzymuje długo, nie? Bo olcha bo może by się tutaj rozeszła na no. Tych szwach, nie? To taki z sąsiedniej wioski, z Waczkówka. On robi palety i robi te... Kurde, daleje mi nawóz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale tu jest tak poprzek. Ja i tak wszystkich nie wezmę, bo nie dam rady. Ale no. Większość co będę mógł, to wezmę, nie? Dwa, cztery, sześć. Ale raz, osiem, 48. Raz, dwa, trzy. Dopiero bym był. Dopiero razy 48, o tak mniej więcej. No to 160, 148. No, to ja myślałem, że tu z 200. Bus i przyczepka by weszło. Na co? Na busa i przyczepkę. Nie, mam taką dużą przyczepę z plandeku. To musi być splandekowane, żeby wiesz o co chodzi. No. Żeby żadnego pasa na to nie dawać, tylko żeby się tam nie rozwaliło. Bo tak inaczej tu byś mógł poukładać, gdzieś jeszcze poptykać, a to się rozwali. Już odczepiamy? No. Dobra, nie ma problemu. Up. Nie, to od tego, tutaj damy, nie? Ale zaraz zjedziemy, nie? Dobra. Dziadki, ale dają radę. Daj im tą belkę, bo ona jest wymierzona i tak ustaw jak była. Bo ona jest wymierzona w rajcie na 70 cm. Tu na tej dziurce, tak jak była. Na tej dziurce. Czekaj, tak? Na tej? Tak samo załóż, jak było, o. Na tej. No, na tej. I tam jeszcze kurde. Wszystko na pokrętle, wiesz, bo tutaj masz na pokrętle też regulację. Bo on musi ci wejść
że tamto koło musi w drugiej rajce iść, a nie na rajce, w rajce, żeby nie wniosło, nie? Ale masz jeszcze tu regulację. Tutaj, nie? Na tej. Tu. O, na tej. O, na tamtym musi być, tak. Tak to jest idealnie do 60. Wjeżdżasz w rajki za tobą, a tamto idzie. Ta. A to idzie. A, to idzie. A jak ten, właśnie. Trochę gniecie, to tylko pach, pach, wyjdziesz, wyskoczysz elegancko. To jest takie łatwo ustawić. Nikt tu nie grzebał, dzieci nie było, nie? Bo kiedyś dzieciarnia latała i kurwa w tej wetę. Później wjechałem, co tu? A jak masz skłony, to sobie zablokuj tutaj, żeby ci nie latały w ogóle te, praktycznie. Bo jak są skłony, to będzie uciekało tak i tak, nie? No, tak, musisz na wieszakach. Musisz na wieszakach zablokować. Daj tą małą taczkę, idziemy tam do garażu. Tak. A masz Petrówkę? Nie mam, nie mam. Adrian, masz Petrówkę? Duży mam chyba. Dojedziesz, ale bez koszy. Odwrotnie stawiony, wtedy by pasowało. Opa. Tu do samochodu. Tu do podłogi. A tu jest do podłogi? 3,45 będzie, nie? To 4,40. Opuszczamy? Opuszczamy. Opuszczamy. Dobra. To jest pół metra na dół. No to sami widzicie. Anna zostaje sprzedana, koniec z ziemniakami, tata bierze rozwód. Kombaj do ziemniaków idzie tam w okolice Maćka, na Bytów. Tutaj do wybijania mam, nie? Może być ciężko. Do góry? Do góry patrz. Jest. O, widzisz, super. Dobra, za dużo. A już. Hop, już siadł. Siadł, wy. Gadżety. O metr prawie, ta? Poszła. Dobry metr. No. Prawie tam troszeczkę kabina teraz wystaje, a ja mam 3,10 kabina, czy 20. Nie? Aha. To ma 20 cm wyżej kabiny. No. Tak jak to jest równo z tamtym. No dobra, bo tu jeszcze by to postawił całkiem na podłogę, nie? No to jeszcze właśnie było. Nie, już się teraz trzyma. Teraz jest dobrze. A łańcuchy są lepsze o wiele, nie? Do transportu niż ten. Niż pasy. Co? Łańcuchy chyba są lepsze, nie? Do transportu niż pasy. Kurde. Dlatego ja w ogóle pasy wyrzuciłem stąd. Pas to tam jest, żeby belkę sobie jakąś jak deskę wyjedziesz albo coś. Mocniejsze, nie? Te łańcuchy. Co? Mocniejsze i nie rozprężają się tak. Ten ma 4 tony wytrzymałości. Kurde. No. One kosztują, ale kuźwa... To jest konkretne, nie? Za testem, ze wszystkim. No, widzę. To za mały teraz ten puk. Do tego dużego to nawet nie ma co podczepiać. Śmiech. Waga jest 1200 kg. No, duży, ciężki, strasznie ciężki. Piątkę trzeba będzie wziąć, ale kurde, drogi, nie? Nówkę, piątkę? No 70-80 tysięcy, nie? Nowy. Za te pieniądze to można wynajmować. No. No chociaż mając te 120 hektarów już, to już trochę inaczej. No i kombaj pojechał w stronę Bytowa. Oj, Milenka wyszła. Z mamą jadą. Będziesz tęsknił? A za czym tęsknisz? Już kręgosłup nie ten, żeby tęsknił za siłową pracą. Dźwigać nie roboty będę. Nie ma nikomu żałować. No pewnie, a ja już dźwigać nie będę. Jak ty będziesz chciał przy tym robić, to pewnie to twoja sprawa, czy sobie kupisz coś innego, czy jak, czy nie wiem. To ja się tym nie przyjmuję, niech komuś innemu służy. No tak. Niech lepiej służy niż rdzewieje. No pewnie, no. Nie będziemy tutaj robić muzeum. Nie, no tam pytali się, widzisz na filmach, że
Jeszanka nie sprzedana. No widzisz, ale. Była sprzedana, bo. Tak. Tylko że trzeba odbiór było czekać. Tak samo golf. Golf jest już. Golf sprzedany, ale. Dzisiaj jest piątek. Który? 20 który? Dzisiaj jest piątek. 28 maj. No. A 29 wczoraj już dzwonił ten gościu, co przedpłatę zrobił i przyjeżdża po golfa. Także tam widzieliście na tym filmach, że golf jeszcze stoi, nie sprzedany, tak samo, że kombajn nie sprzedany. Wszystko było popłacone, zaliczkowane i teraz mają czas, to przyjeżdżają odbierać. Także co my mamy jeszcze do sprzedania? No co mamy do sprzedania? A ten sortownik właśnie, nie? A sortownik dostał. Zobaczymy, no. Sortownik dostał. No fajny sortownik. Do ziemniaków. No, do ziemniaków. Jak nie, to Ariel może wejść i nie zobaczymy. No. Tak, dobra, otworzymy paczkę, bo przyszła do nas paczka z Kingspana. O, zobaczymy. Przyszła oto taka paczka do nas z Kingspana. Tutaj dane zasłonie. Może jakaś oferta na zbiornik, na paliwo znowu. Jak? Zbiornik już na paliwo ma. Albo na wodę. Na wodę? Na wodę, na RSM. To będzie teraz rynna, tak? Tak. Co ty myślisz? Nie wiem. Trzeba będzie szukać. O kurde, patrz. Co to, koszulki jakieś? Milena i Adrian. Najserdeczniejsze gratulacje dla was z okazji narodzin Marcelinki. Cieszcie się radosnymi i wyjątkowymi chwilami rodzicielstwa. Niech maleństwo rośnie w zdrowiu i pełni sił. Gratulacje z całego zespołu Kingspan Team. Kurde. Ja pierdzielę, no nie mogę. Joker Farm. Ale dobrze, że ten rozmiar, bo ona już rośnie. A to? A to nie wiem. To chyba dla nas, co? A ty już myślałeś, że to dla ciebie. Nie, to dla Mileny. Jaki to rozmiar? Kurczę, co oni nie piszą? Tu jest. Patrz. To jest dla Marcelinki. Milena. O, Milena, to nie będę otwierał, ale Joker Farm otworzy. No co, to dla ciebie nie ma, to jest dla mnie i dla ciebie. Nie ma, jak to jest alkohol dla mnie. Kingspan, Joker Farm, patrz. Wielkie podziękowania dla całej firmy Kingspan za taki fajny upominek. O, tu jest dla ciebie, zobacz. 2XL. Jest? Idealnie. Patrz. To jest dla Bartka tutaj. No. O kurde, tu masz 3XL. To oni wiedzą, że to jest bogaty rolnik. Ja w lekkiej żałobie jestem, nie? Czemu? No bo zgubiłem kropa. Kropa zgubił. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Będzie, już, będzie czekaj, pasowało. Ubieram. Ubieram, czekaj. Logo. Ale kto to by się spodziewał, co? No. Zobacz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zbiornika. Tylko cholera, jak to trzeba co chwilę tankować go. On by mógł być cały czas pełny. Jak sprzedają, to zawsze pełny. No. No teraz dwa ciągniki, no to wiesz. To trzeba co chwilę. No, co chwilę. 2000 litrów nie ma. Pyk, nie ma. No i takim akcentem myślę, kończymy odcinek. 2XL. Oba dokładnie. Już jest. Widzimy się później. Zobaczycie, jak Marcelinka wygląda w stroju Kingspana. Practice what you preach. Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. Where is the love? Gdzie jedziesz? Do lekarza? Do lekarza jedziemy. Ojej, nie chcesz?